Witam, nazywam się Dominika Stefankiewicz, jestem dietetykiem. Prowadzę poradnię dietetyczną Akademii Skutecznej Diety, która znajduje się w Gdańsku we Wrzeszczu, w centrum handlowym Manhattan. Ja chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić na warsztaty. Warsztaty już nie jeden raz się odbywały tutaj u mnie w gabinecie. Jest to cykl trzech spotkań. Na tym spotkaniu zbiera się kilka osób. Nie są to indywidualne wizyty, tylko wizyty kilku osób. Pierwsze spotkanie zaczynamy od zważenia się. Każdą osobę waży na specjalistycznym medycznym analizatorze, gdzie określa się poziom tkanki tłuszczowej, poziom obtłuszczenia brzusznego, poziom wody oraz wiek metaboliczny. Po tym ważeniu zachęcam Panie oczywiście do interakcji, czyli do wspólnego tutaj uczestnictwa w tych warsztatach. Ja mam zawsze zaplanowane kilka tematów na dane spotkanie. Na pierwszym spotkaniu omówimy sobie wszystkie diety, które gdzieś tam pojawiają się na rynku. Dlaczego warto na nie uważać, jaka jest szkodliwość. Opowiemy sobie też o tych najmodniejszych dietach. Opowiem Państwu, dlaczego zwalniamy swój metabolizm, jakie są tego przyczyny. Opowiemy sobie także, co to jest właściwie zdrowa dieta, czym jest zdrowe żywienie, jakie błędy popełniamy. Będę się też starała, aby każdy z Państwa zdał sobie sprawę z tych błędów żywieniowych. Pod koniec tego spotkania rozdam dzienniczki żywieniowe, które będziecie Państwo wypełniać przez kolejne kilka dni. I właśnie te dzienniki żywieniowe będą nam potrzebne na kolejne spotkanie. Kolejne spotkanie zaczniemy od analizy tych dzienników żywieniowych. Będziecie też analizować dzienniki żywieniowe sąsiadów, czyli będzie to taka świetna nauka, żeby wiedzieć, jak w przyszłości patrzeć na swoje żywienie. Później omówimy sobie, co to jest indeks glikemiczny, dlaczego warto zwracać uwagę nie tylko na kalorie, tylko też właśnie na ten indeks glikemiczny. Pokażę Państwu, które produkty mają wysoki indeks glikemiczny, które niski, jak powinno się komponować taki zdrowy swój jadłospis. Też na tym drugim spotkaniu każdy z Państwa otrzyma jadłospis. Ten jadłospis będzie dwutygodniowy i to będzie jadłospis ze wszystkimi zasadami zdrowego żywienia, który będziecie Państwo stosowali przez parę kolejnych dni. Trzecie spotkanie, które się odbędzie tutaj, zaczniemy właśnie od analizy i omówienia tego jadłospisu, czyli wiadomo, że każdy z Państwa będzie miał kilka pytań, dlaczego było to, a dlaczego wieczorem to, a nie mogłam jeść tego. Ja to będę wszystko dokładnie omawiała, a później zrobimy sobie taką wycieczkę do sklepu, oczywiście w cudzysłowie. Ja tutaj Państwu przyniosę wiele różnych opakowań produktów spożywczych i będziemy te wszystkie produkty spożywcze analizować pod względem składu. Czyli powiem, co oznaczają dane E, dlaczego warto unikać tych produktów spożywczych. Nauczymy się wspólnie liczyć zawartość cukru w danych produktach. Powiem też takie ciekawostki, na przykład jaką oliwę wybierać, dlaczego jest lepsze masło niż margaryna, dlaczego jogurty light tuczą, więc te i naprawdę wiele, wiele innych tematów będzie poruszanych w czasie tych trzech spotkań. Na ostatnim spotkaniu każdy z Państwa będzie jeszcze raz zważony na tym analizatorze i mogę zapewnić, że już wtedy pojawiają się pierwsze efekty stosowania zdrowego jadłospisu. Oczywiście każde spotkanie jest, na każdym spotkaniu jest czas na Państwa pytania. Ja jestem zwolenniczką, tak jak powiedziałam wcześniej, takiej interakcji. Nie chciałabym, żebym tylko ja mówiła, tylko zawsze się staram zachęcać wszystkich Państwa do rozmowy i na pewno będzie wiele czasu, żeby wyjaśnić wszystkie pytania, które gdzieś tam Państwa nurtują. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na warsztaty. Do zobaczenia.